Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie z cyklu Dieta LCHF, która zmieniła moje życie. I dzisiaj mam kolejnego wyjątkowego gościa. Tą panią wiele osób może kojarzyć, przede wszystkim z tego, że z wielką śmiałością pozuje ze świńskimi nóżkami na swoim Instagramie, z których później robi przepyszną wieprzową galaretkę. Opowiada też o tym, że do jej ulubionych dań należą bułki, koniecznie ketogeniczne typu B i koniecznie ze smalcem i skwarkami. Dlatego, jak się pewnie domyślacie, naszym dzisiejszym gościem jest Solwita Kalugina Pułka. Cześć Solwito, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się na to nasze dzisiejsze spotkanie. Super. Powiedz mi, czy w takim razie, jeżeli chodzi o Twój... Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Super. Powiedz mi, jeżeli chodzi o Twój nick, który się pojawia w mediach społecznościowych, czy on wiąże się również z Twoim nazwiskiem, ta ketobułka znamienita? Bardzo często też w Twoim profilu pojawia się dodatek ze smalcem. Jak w ogóle pojawił się pomysł, żeby ten nick stworzyć? Pomysł w ogóle na profil na Instagramie pojawił się podczas biegania, bo ja staram się biegać dość dużo, a że już dietą, na diecie ketogenicznej jestem od stycznia, a to był jakoś koniec maja, no i moi znajomi namawiali Solwita, weź załóż sobie bloga, załóż sobie Instagrama. No i tak biegłam i myślałam, jaką by tutaj wymyślić nazwę dla siebie, prawda? Mhm. Najprostsze rozwiązanie. Ja się nazywam Solwita Kalugina Bułka, więc ketogenicy no najczęściej jedzą ketobułki. Prawda? Postanowiłam, bo to jest perfekcyjny nick. No, nie będę ukrywała, że również tutaj się zainspirowałam pewną gwiazdą sceny ketogenicznej, czyli ketokocur Rafał Kocur, Kocur to jest jego nazwisko, więc tak. Na tej samej zasadzie powstał mój nick. A ze smalcem właśnie dlatego, że uwielbiam smalec, bardzo mi smakuje, a na diecie ketogenicznej mogę go jeść bez jakichś tam wyrzutów sumienia zbyt dużych, także no, to jest fajne, to jest fajne. Mm. Widziałam też, że ty bardzo często sama ten smalec robisz, który później zjadasz, więc to też jest tak, bardzo ciekawe. Tak, ja staram się sama przygotowywać swoje smakołyki. Zawsze smalec wytapiam sama, bo najlepiej mi smakuje. Wtedy mogę zadbać o odpowiednią gradiencję, czyli rozmiar moich skwarek, które lubię, żeby były większe i nie do końca takie chrupiące w zębach, tylko żeby one były taką, miały konsystencję żelki. I tak jeszcze sobie ciepłą z patelni skubnąć. A, coś pysznego. To prawdziwe jest wtedy niebo w gębie. Zdecydowanie. Okej. Okay. Kojarzę takie twoje zdjęcie z Instagrama. Zdjęcie, od którego chyba w sumie ja zaczęłam cię wtedy obserwować, bo ktoś je udostępnił. To było zdjęcie w granatowej sukience w paski, gdzie napisałaś, że to już jest minus 27 kg. I to było bez katorgi, bez głodzenia się. I napisałaś wtedy tylko ketoza. To jest taki luźny cytat. Powiedz mi, jak wyglądały w ogóle twoje początki z dietą ketogeniczną? Początki wyglądały tak, że skąd w ogóle ja się dowiedziałam o tej diecie ketogenicznej? Zobaczyłam mojego znajomego, którego nie widziałam parę dobrych miesięcy, fotografa na pewnym evencie kulturalnym i nie poznałam go prawie. Marcin wyglądał tak fenomenalnie. No i pytał się, jak schudłeś, jak to zrobiłeś, bo on wtedy na tamten okres czasu schudł 25 kg, co było dość sporo. No i powiedział mi, słuchaj, Solwita, dieta ketogeniczna.
Mówię, okej, okay, no to weź, wyślij mi jakiś jedwospis czy coś. I on mi wytłumaczył, słuchaj, to nie jest, to nie tak, tutaj jedwospisu nie ma, każda osoba musi dla siebie wypracować, wybrać produkty, które lubi, nauczyć się jeść ketogenicznie. To było późną jesienią 2019 roku. Wtedy moja waga osiągnęła liczbę, no trzycyfrowa byłam już bardzo dawno, kilka lat, więc to było ponad 130 kg. Jak bardzo ponad, nie wiem, bo po prostu wchodząc na wagę bałam się po prostu zobaczyć swój numer telefonu. I stwierdziłam, okej, nie wierzyłam, że jest to możliwe, bo tyle diet, ile ja wypróbowałam, chudłam 10 kilo, tyłam 15, chudłam 7, znowu jojo i więcej i tak dalej. Także na żadnej diecie też nie mogłam wytrzymać, bo ja ciągle byłam głodna, a ja bardzo nie lubię uczucia głodu. Poza tym pracując umysłowo i mając ogromną odpowiedzialność za biznes w 17 krajach, to było dla mnie, no nie mogłam sobie pozwolić na momenty osłabienia organizmu lub osłabienia mojej psychiki, więc jadłam. I pojawiła się idea tej diety, na której nie jest się głodnym, na której można jeść fajne rzeczy, których odmawiałam sobie pół mojego życia. No i zaczęłam się interesować tą dietą, bo najważniejsze jest przygotowanie. To nie jest tak, że ja i zaczęłam. Nie, nie. Tak. Ja 2-3 tygodnie po prostu wdrażałam się w temat, czytałam różnego rodzaju publikacje online. Oczywiście słuchałam na YouTubie różnego rodzaju youtuberów znanych. I początkiem stycznia wystartowałam. Ja jedząc produkty dość proste, bo teraz, gdy już przyzwyczaiłam się do tego typu żywienia, no to wiem, jak zrobić bułeczki, jak zrobić ciasto, jak po prostu operować tymi składnikami, z których można korzystać. No na początku, tak jak mówię, było bardzo prosto, były to jajka, kiełbasy, były to jakieś mięso tłuste, karczki. Ale najczęściej steki. Najłatwiej zbudować posiłek to po prostu wziąć troszeczkę, warzywa są oczywiście bardzo ważne, bo nie wolno o tym zapominać, błonnik jest niesamowicie ważny w naszej diecie. Dlatego ja moje posiłki budowałam w ten sposób, że garść sałaty, do tego trochę protein, zalać oliwą, czyli sałatki różnego rodzaju z mięsem typu z bekonem podsmażonym, do tego jajka, sery. Ja na adaptacji nie rezygnowałam z nabiału. Zrezygnowałam totalnie z mleka, bo jest mi ono niepotrzebne, więc kawę moją piję z cytryną. Tak, to też jest twój flagowy produkt, który już powinien być opatentowany. Tak, tak. Ale już ludzie wiedzą, że kawa z cytryną, ketobułka i wiadomo, o co chodzi i dlaczego. O co chodzi, o kogo chodzi. Tak, tak. O co chodzi? O co? Chodzi o to, że kawa z cytryną działa również pobudzająco, podobnie jak kawa z olejem MCT, kuloodporna kawa, która jest właśnie, każdy zaleca jej picie. Najlepiej na czczo, najlepiej przed treningiem. Z racji tego, że ja bardzo dużo biegam, taka kawa z olejem czy kokosowym, czy z olejem MCT wywoływała u mnie rewolucję jelitowo-żołądkowo, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Czyli wybiegając i chcąc przebiec trasy od 7 do 10 km i więcej, to musiałabym nosić ze sobą papier toaletowy, bo wiadomo, fizjologia zmusiłaby mnie do wizyty w krzakach. I dlatego kawa z cytryną lub kawa z limonką, która ma tą właściwość, że ta kawa łagodzi
przewód pokarmowy i uspokaja. A MCT działa u mnie właśnie bardzo pobudzająco, jeżeli chodzi o te organy. A MCT olej ja bardzo chętnie sobie dodaję do sałatek, ale zdarza się też, że popijam go z gwinta, gdy wiem, że muszę uzupełnić tłuszcze. I raczej wieczorem, na noc, albo po prostu wiadomo do kieliszka. No ale ja zawsze się śmieję, że z gwinta, i nawet był kiedyś challenge na Instagramie. Na błyszczyk. Co, za to ty nie napijesz? No. Tak, tak, widziałam ten błyszczyk z oleju MCT na ustach jako challenge, tak, to prawda. Tak. A powiedz mi, ja kiedyś też natknęłam się na takie twoje stories na Instagramie, kiedy opowiadałaś o kobiecych sprawach. Opowiadałaś o tym, że ketoza pozwoliła ci przywrócić twój cykl do normalności. Co się dokładnie zmieniło? To znaczy, to jest tak, że nie można powiedzieć, że mój cykl był nienormalny, bo według lekarzy i według wszystkich, no, według mnie, według medycyny, mój cykl był normalny. Mój cykl trwał 21 dni, a jeżeli chodzi o miesiączkę, to trwała ona 7-8 dni. Była bardzo bolesna i bardzo obfita. Nie raz, nie dwa musiałam niestety brać ketonal lub jechać do szpitala na zastrzyki. Ilekroć prosiłam lekarzy o pomoc, bo naprawdę, no nie jest to... Było to uciążliwe po prostu. Było to bardzo uciążliwe. Lekarze mówili, proszę panią, taka jest pani natura, my tutaj nic nie poradzimy. My możemy pani dać hormony. Ja wzięłam te hormony i przytyłam, oczywiście. Niespodziewanka. Nie było w ogóle tematu na temat żywienia, niczego. Odkąd jestem na diecie ketogenicznej, nie dość, że jakiekolwiek dolegliwości bólowe ustąpiły, nic mnie nie boli. Podczas najcięższych dni, czyli to jest drugi, trzeci dzień, które są najcięższe, ja biegam rekordowe prędkości i długości, bo kobiety są w tym czasie najmocniejsze. I kiedyś, i tak jak mówię, zaczęłam biegać dzięki diecie właśnie ketogenicznej jeszcze dłuższe dystanse, bo moja jakość życia powróciła. Skończyły się bolesne miesiączki. Mój cykl wydłużył się do 28 dni. To znaczy, czyli książkowo właściwie nie dwa tygodnie przerwy, czy po prostu normalnego funkcjonowania, a ponad 3 tygodnie. Dodatkowo już nie tydzień z hakiem, nie często krwawienia, tylko jest to teraz na chwilę obecną 5 dni, z czego, no cóż, no to jest po prostu inna jakość życia w tym momencie. Ja wiem, że jest miesiączka, ale nie jest to dla mnie w żadnym stopniu uciążliwe, tak jak było kiedyś. I osiągnęłam to właśnie dzięki zmianie sposobu żywienia. Żadne leki nie są potrzebne, żadne hormony nie są potrzebne, to jest niesamowite. Także no, całe życie żyłam świadomością, że taka jest moja natura, że taka jest moja natura, że tak, ja mam, jestem obciążona genetycznie otyłością, a ja w tym roku to się diametralnie odmieniło. To po prostu chodzi tylko o to, co my jemy. To jest prawda, bo ja jestem z kolei w tej drugiej grupie, która miała bardzo długie cykle. I to pamiętam, że kiedy byłam nastolatką, one trwały od 30 do 50 nawet dni i były bardzo nieregularne. Potem oczywiście zostało to wyciszone przez hormony, więc musiało działać tak, jak działały tabletki, cudowne. Natomiast
Dopiero na ketozie moje cykle wróciły do normy. Dopiero kiedy ja urodziłam dziecko, skończyłam karmić, ta płodność do mnie wróciła, to ja w tym momencie mam cykle, które trwają 30-31 dni. I to jest właściwie, to jest, powiem Ci, że nowość, bo to jest taki trzeci cykl, który jest już normalny, a ketoza u mnie trwa od jakichś 8 miesięcy, no bo wcześniej to była dieta po prostu niskowęglowodanowa. Także ja się pod tym podpisuję, że to działa i że może działać cuda momentami. Natomiast pamiętam, że na ostatnim live'ie wspominałaś, u Pauliny, wspominałaś, że masz już minus 35 kg na swoim koncie. Jakie jeszcze zmiany, jakie jeszcze zmiany w Twoim życiu, jakie inne zmiany zawdzięczasz diecie ketogenicznej? Cóż, rzuciłam palenie. To jest w ogóle fajna sprawa, bo nagle przestałam papierosy smakować. Mm-hmm. Zaoszczędziłam bardzo dużo pieniędzy. Podejrzewam. Nie, ale to nie tylko jeżeli chodzi o papierosy, ale o też jedzenie, bo jakoś wydaje mi się, że dużo ludzi mówi, dieta ketogeniczna jest droga, a właśnie ja tutaj powiem, że właśnie nie. A jeżeli chodzi o inne zmiany zdrowotne, moja jelita, mój brzuch zrobił się po prostu bardziej płaski, walczę o six-packa. Myślę, że do końca roku będzie. Trzymamy kciuki. Tak. Miałam problemy, słuchajcie, z refluksem. Mm-hmm. Ja tego jeszcze nigdzie nie mówiłam, także Diana tutaj premiera! Więc gdy ja tak się roztyłam poważnie, kładąc się wieczorem spać, musiałam kłaść pod głowę i pod plecy więcej poduszek w tym celu, aby uniemożliwić treści żołądkowej przepływanie mi do gardła. To po prostu to było okropne. To było straszne i ja już powinnam była iść do lekarza, ale właśnie dzięki diecie ketogenicznej to wszystko się uspokoiło. Również różnego rodzaju wzdęcia, biegunki, po prostu momentami miałam wrażenie, że mój brzuch puchnie do niesamowitych rozmiarów. Inną sprawą, moje samopoczucie, po prostu to koncentracja, zupełnie znikł ten tak zwany brain fog, czyli ta mgła mózgowa, która czasami zmęczenie. To wszystko już jest po prostu, ja o tym nawet zapomniałam, że coś takiego miało miejsce. Nawet proszę zobaczyć na moją buzię. Ja miałam ją bardzo zapuchniętą. Cały organizm był jakby nabity, ale tak do granic możliwości wodą. Gdy leciałam samolotem, lub jechałam w trasy dłuższe, bo bardzo dużo też podróżowałam samochodem, bardzo puchły mi nogi. To były po prostu ogromne problemy właśnie z tą gospodarką wodną. Nadciśnienie. Ja miałam, słuchajcie, stan przedzawałowy. Ja tak w wieku 33 lat ja się doprowadziłam do takiego fatalnego stanu, że pewnego dnia po prostu nie byłam w stanie wstać z łóżka. Ja wiem, że może to za duże przepracowanie i tak dalej, ale jednak nadwaga temu, nie nadwaga, przepraszam, otyłość, bo to trzeba nazwać właściwymi słowami, ja byłam otyła. Miałam bardzo dużo różnego rodzaju takich dolegliwości. Nawet teraz ostatnio porozmawiałam z taką moją znajomą, która również jest na diecie ketogenicznej i ona mi uzmysłowiła też inną sprawę, bo ja miałam zawsze bardzo suchą skórę, którą musiałam bardzo często kremować, czy ręce, czy nogi, o stopach w ogóle nie wspomnę, bo stopy po prostu, kremować mogłam je non-stop suche, wszystko suche. Odkąd jestem na diecie ketogenicznej,
ten problem zniknął. Ten problem zniknął i używam oczywiście balsamu do ciała, ale nie muszę używać go tak często. Mhm. No, to brzmi niesamowicie, zwłaszcza to, o czym powiedziałaś, te 33 lata i stan przedzawałowy. No w tym momencie to ty właściwie zgubiłaś tyle, ile wtedy miałaś, prawda? No teraz masz ile? 30-35 kilogramów mniej ciebie jest. Więc to jest rzeczywiście bardzo dużo. A powiedz mi, bo ty jesteś też współautorką takiego projektu Kulinarne Keto Wyzwanie na Instagramie, które już chyba zgromadziło kilkaset różnych prac konkursowych, różnych potraw, które w ogóle prześcigają się, jeżeli chodzi o pomysły na posiłki ketogeniczne. I myślisz, że ta dieta jest taką wymagającą, restrykcyjną dietą, że jest trudną dietą? To jest styl żywienia, którego trzeba się nauczyć. Zawsze początki są trudne, bo jeżeli ja bym tutaj powiedziała, nie, ketoza jest łatwa i to jest po prostu pstryknięcie palcami, to nie tak. Diety ketogenicznej, ketogenicznego stylu życia trzeba się nauczyć, trzeba temu poświęcić czas. Również dlatego, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tak. Bo jednak ten rozkład makroskładników właściwy jest tutaj esencjonalny. Trzeba poświęcić czas na adaptację, na właściwą adaptację, podczas której należy wyeliminować produkty, które później będzie można włączyć do diety, ale no jednak tak, to jest wymagająca. To jest wymagająca i czasochłonna, powiedziałabym, na początku dieta, ponieważ trzeba nauczyć się ważyć produkty, wprowadzać je do aplikacji, sprawdzać kaloryczność. No bo jeżeli chcemy schudnąć, no to ketoza nie odchudza. Ketoza nie odchudza, deficyt kaloryczny odchudza. Także tutaj też wiele ludzi jest jednak troszeczkę w błędzie, bo myślą, o fajnie, będę jeść smalec, boczek i tak dalej i schudnę. Oczywiście jak najbardziej można jeść i na diecie ketogenicznej nie ma tego uczucia głodu, właściwie nie powinno być, jeżeli dieta jest dobrze prowadzona, ale mimo wszystko no, balans tych makroskładników to jest bardzo ważne. Tak samo jak ważne jest to, żeby w razie potrzeby suplementować potrzebne witaminy czy mikroelementy w razie potrzeby, bo wiadomo też, że nie ma sensu kupowanie jakichś nie wiadomo cudów witamin już na początku, bo chodzi o to, żeby jednak jeść tak, żeby sobie w jedzeniu te wszystkie najważniejsze składniki po prostu zapewnić. Tak by było idealnie. To wymaga nauki, to ja cały czas do tej pory się uczę, że okej, no to jak już jem selen, jak już jem orzechy, jajka dużo, no to nie muszę po prostu tych suplementów sobie jeszcze dodatkowo brać, ponieważ może to spowodować zupełnie inny skutek, jak na przykład wypadanie włosów, tak? No. Chociaż ja akurat się na to nie oskarżam, ale dużo ludzi właśnie się pyta, ale jak to, ale czemu mi tak włosy lecą, a na przykład no, nie jedzą produktów bogatych w witaminy B, za mało kolagenu. Gdy ludzie widzą moje wątróbki albo właśnie tak jak już wspomniałaś, moje galarety. To robią no, B. Notabene galareta to nie jest sobie pszowa, a z trzech mięs, bo ja robię właśnie wołowinę, kurczak i oczywiście w odpowiedniej kolejności się dodaje, oczywiście świńskie uszki. Zostałam już nazwana damą z raciczkami, to właśnie zdjęcie. Bardzo lubię ten tytuł. Także no ważne jest
jedzenie odpowiednich rzeczy, także tutaj w takich, w tego typu rzeczach, galarety, czy nawet smażąc, wytapiając smalec, to tam też są te takie skórki, te takie skwarki i to jest kolagen, moi drodzy, to są właśnie piękne włosy i paznokcie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, ja się jak najbardziej zgadzam. Poza tym te włosy nieszczęsne bardzo często też wypadają z powodu bardzo agresywnej redukcji. Jeżeli już ktoś chce użyć ketozy do tego, żeby schudnąć, to nagle sobie zarzuca bardzo zaniżoną kaloryczność, bardzo duży deficyt, no i siłą rzeczy gdzieś to się musi potem odbić na zdrowiu po prostu, czy wyglądu. To jest też duży błąd właśnie, ścinanie kalorii zbyt duże, bo organizm zamiast chudnąć może po prostu zatrzymywać tą wagę swoją, bo jest zostanie tak wprowadzony w taki stres, więc poziom kortyzolu wzrośnie. No i cóż, i w redukcji ważne, jeżeli chodzi o włosy, to jeszcze ważne jest to, żeby jeść odpowiednią ilość białka, bo tutaj też wiem, że wiele ludzi przelicza, ok, to tylko 1 gram na kilogram ciała, ale na przykład tak jak w moim przypadku, ja ćwiczę na siłowni po 2 godziny, czasem nawet wstawiam na story, jak ze mnie kapie pot, biegam po 15 kilometrów dziennie i ja bym miała jeść 1 gram białka po prostu na kilogram ciała. No na pewno, na pewno nie. Dobra, to byłabym łysa, a ja lubię moje włosy, nie chcę być łysa. Tak, zdecydowanie. To zawsze musi być indywidualnie dopasowane i bardzo często są to po prostu metody prób i błędów. Dobranie czegoś, co już nam indywidualnie odpowiada. Także masz rację, to nie jest wcale taka prosta sprawa. No ale na Twoim Instagramie też kiedyś jeszcze pojawiło się takie hasło: lubię gotować, bo lubię dobrze zjeść. I powiedz mi, jak w tym momencie wygląda Twój jadłospis? Co mniej więcej jadasz tak na co dzień? To wszystko, co postuję na Instagramie, to zjadam. Plus jeszcze coś ekstra. Także nie, serio, bo ja robię 2 posty dziennie na Instagramie. Jeżeli nie postuję drugi raz czegoś, to znaczy, że no, nie zjadam bułki od Keto Kocura z palcem i w sumie no ile razy można to pokazywać. Albo jeżeli nie daję, to zjadam kiełbasę z masłem. Ostatnio to jest mój przysmak, mówiłam już o tym też. Kiełbasa z masłem jest po prostu wspaniała. Więc wszystko to, co jem, to jest widoczne, więc dużo sałatek, bardzo dużo steków, ale jeżeli steki, to takie wybieram tłuste, a jeżeli są nietłuste, to takie zalewam masłem, że są. Dzisiaj na przykład, jeszcze nie wystawiłam, ale kupiłam Diana, mówię ci, to jest po prostu, o, tak, ja jestem foodie i ja jestem po prostu, ja kocham jedzenie, ja... Ale myślę, żebyśmy się dogadały w tym temacie. No, no, i aha, słuchaj, ale zaraz ci powiem, co będę jeszcze robić z tym. Okej. Ale dzisiaj Diana właśnie, słuchajcie, kupiłam wątróbkę cielęcą. Ja jadłam w różnych restauracjach na całym świecie, prawie. Różnego rodzaju rzeczy, foie gras, no wszystko, ale wątróbkę cielęcą ja zrobiłam dzisiaj tak, na maśle 30 sekund z jednej, 30 sekund z drugiej, podałam ją z figą, masłem zalałam. Dobrze, że zrobiłam taki filmik krótki, jak rozkrajałam to mięso i w środku było różowe. Tak delikatne, idealne. Ta wątróbka, po prostu mam normalnie ślinowtok w tym momencie. Dobrze, że kupiłam 2, bo będę jeszcze sobie robiła, ale to już jutro. Na wpół surowa i wątróbka i po prostu powiem wam, i ja nie wiem, jak ktoś może jeść jakąś taką przesmażoną podeszwę. A propos twojego przepisu. To już też widziałam. Widziałam, że będzie coś z dynią. Natomiast wrócę jeszcze do tego mięsa. Ja mam wrażenie, że bardzo często my się boimy, że jak coś jest krótko smażone, to będzie twarde, a to jest zupełnie na odwrót, bo tak naprawdę im my dłużej smażymy, tym to wtedy staje się bardziej twarde i bardziej gumowate i smakuje jak podeszwa potem.
Więc. Otóż to. I dużo ludzi właśnie pyta się, jak ty to robisz, że masz takie idealne steki? A ja je po prostu z jednej, z drugiej, kwik, kwik i jest zrobione. Jest gotowe. Idealnie tak robię. I jest mięciutkie i naprawdę rozpływa się w ustach. Więc tak powinno być. Dobrze, a powiedz mi, jeżeli chodzi o twoich domowników, to czy oni też są keto i mają okazję kosztować twoich specjałów? Jak najbardziej tak. No, do moich domowników zalicza się mój mąż Andrzej, który nie jest keto, ale bardzo lubi keto, desery. Właściwie on je wszystko to, co ja mu zaserwuję. Plus, jeżeli ma ochotę, on ma tutaj w domu chipsy, lody, swoje snaki, smakołyki. Wczoraj też robiłam curry z mięsa wołowego, też właśnie muszę wstawić post. No i ja zjadłam z fasolką szparagową, a Andrzej zjadł sobie z ryżem. Także tutaj nie ma, w ogóle to nie jest jakieś mega skomplikowane, żeby to połączyć. No, nie zjadł Andrzej z fasolką szparagową, dlatego że było jej za mało, więc w ogóle nie ma zupełnie żadnego problemu. Natomiast z mojego ketogenicznego, mięsnego stylu życia cieszą się bardzo kto? Moje koty! No. Kotom też się dostaje trochę mięsa, rozumiem. Jak najbardziej. Mięso. Okej. Okej. Ale w sumie to, co powiedziałaś, jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ludzie też często ograniczają się w ten sposób, mówiąc, nie mogę być na ketozie, dlatego że mam męża, mam dzieci, no i co oni będą jeść? A tak naprawdę to będąc keto, możemy ugotować taki zwyczajny obiad i po prostu sobie nie nakładać tego ryżu czy tych ziemniaków i dodać porcję tłuszczu i to też będzie keto i to jest o wiele łatwiejsze, aniżeli kombinowanie z pizzą, pierogami, makaronem i innego tego typu rzeczami. Przyszedł pieszczoch. Tak, no muszę go wziąć, bo po prostu on zawsze przychodzi. No ale możemy rozmawiać dalej. Pewnie. To nie przeszkadza. Ale wiesz co, to na sam koniec właściwie jeszcze mam jedno pytanie. Jak ty widzisz siebie? Jak widzisz swoją przyszłość z dietą ketogeniczną? Czy ty chcesz zostać na tej diecie? Czy założyłaś sobie, nie wiem, jakiś konkretny deadline, kiedy zaczniesz jeść inaczej? Jak myślisz? Ja się czuję fantastycznie na diecie ketogenicznej. Znaczy keto czy low carb. Chciałabym w ten sposób się odżywiać jak najdłużej. Robiłam również badania przed dietą ketogeniczną, po diecie, po pół roku będąc na diecie ketogenicznej. Mam fenomenalne wyniki. Mój cholesterol jest w totalnej normie. Mój lekarz... Ze stanu przedzawałowego. Tak, dokładnie. Ja jeszcze tylko powiem, że ciśnienie miałam 170, to taka norma była, nie? 170 na 110, no. I słuchaj, Diana, okaz zdrowia. I wtedy właśnie schudłam 27 kg. I lekarz się 3 razy pytał, ile? 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 Ja mówię, no tyle i tyle. No to jest niemożliwe, no witamina D, energii, super. Wątroba? Rewelacja. Wszystko fajnie. Elektrolity w normie, witaminy w normie. No naprawdę bardzo mi gratulował, bo wiedział w jakim ja byłam stanie i ten właśnie cholesterol, pomimo że ja jadłam dużo tłuszczy, znaczy no jadłam tłuszcze, ale nie tak dużo jak jem teraz i miałam wyższy cholesterol niż na chwilę obecną. Więc mi ta dieta bardzo służy, ja się na niej świetnie czuję, ja nie jestem głodna, ja się w końcu najadam, bo na węglozie ja nie miałam tego uczucia stop. Ja tego nie było. Ja mogłam jeść niesamowite ilości jedzenia, przerabiać. Ja nawet wielokrotnie powtarzałam właśnie na Instagramie, na stories, bo ludzie się pytali, no ale dlaczego przytyłaś? Dlaczego, no jak to się stało? Chyba myśleli, że powiem im, słuchajcie,
miałam hormony, a to choroba, to nie to, że ja jadłam, nie, ale fakt jest po prostu taki, no i żarłam jak górnik, dlatego przytyłam, a w końcu nie muszę żreć jak górnik, bo się najadam i to pysznymi rzeczami i czego chcieć więcej, i ja jem naprawdę bardzo satysfakcjonujące mnie rzeczy. I chudnę. I mam energię. Brzmi jak idealna puenta. Mam nadzieję, że tak zostanie. Ja bardzo trzymam za to kciuki. Bardzo bym chciała, żeby wiele osób rzeczywiście zobaczyło też to nagranie i przekonało się, że dieta to nie tylko odchudzanie, ale też zmiana, jeżeli chodzi o zdrowie, o samopoczucie, o to, jak wiele może się zadziać w hormonach kobiecych, jak wiele rzeczy może się wyregulować tutaj przez właśnie zwyczajną, niezwyczajną dietę. Także ja Ci bardzo dziękuję za te Twoje opowieści. Bardzo dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się swoimi prywatnymi przeżyciami, swoją historią i tym, co dieta zrobiła dobrego dla Ciebie. Bardzo Ci dziękuję. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i mam również nadzieję, że dotrze przesłanie do jak największej liczby osób. I jeszcze chcę tylko na koniec coś dodać, bo ja nie chcę, żeby to było odbierane jako dieta odchudzająca, bo to nie o to chodzi. Tak. Tutaj chodzi o powrót do zdrowia, a jeżeli my wracamy do zdrowia, jeżeli my zadbamy o to, czym my się żywimy, to powrócimy do optymalnego stanu zdrowia i również waga powróci do tego optymalnego poziomu. Więc ja wiem, że wiele ludzi myśli, a dieta, kolejna dieta odchudzająca. To nie do końca tak. To nie do końca tak. Wyświetlone to nie jest tak. Bo my wracamy do zdrowia, a wracając do zdrowia, również nasza waga osiąga balans. Tak, tak jest, dokładnie. Uzyskujemy całe nasze ciało, po prostu wraca do homeostazy, do równowagi. I przez to my też dobrze wyglądamy. Tak powinno być. Dziękuję. Dobrze, nie będę Ci zabierać więcej czasu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór i mam nadzieję, że kiedyś się nam uda, jak przyjdą lepsze czasy, porozmawiać już w realu. Oby na tą Wigilię. Dobra. Do miłego wieczoru w takim razie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.